Cześć, jestem Klaudia, taka na mną i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Zaczynamy. Ropę naftową, która wyciekła z tankowca, zbiera się z powierzchni wody, aby uniknąć katastrofy ekologicznej. Wyjaśnij, jaką właściwość tej substancji wykorzystuje się podczas akcji ratunkowej. No to wykorzystujemy tutaj gęstość obu tych substancji, ponieważ ropa naftowa ma mniejszą gęstość od wody, dzięki czemu utrzymuje się na jej powierzchni. Tak samo jak lód czy benzyna lub nawet oka, które nam pływają w rosole, bo to tłuszcz, tak? Czyli zawsze wykorzystujemy tutaj gęstość obu substancji. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.